Sępy. Kilka ciekawostek i faktów. Oczywiście na sępy nie patrzymy zbyt mile. Raczej uważamy te sępy za zwierzęta, za ptaki niezbyt przyjemne, chociaż ich rola, funkcja w przyrodzie jest bardzo ważna i bardzo pozytywna. Sępy kiedyś żyły również w Polsce. Ostatnie takie lokalne lęgowanie to początek zeszłego wieku, czyli od ponad 100 lat tych sępów u nas nie ma. Ale zdarza się, że sępy przylatują na krótko do Polski. Mowa tu głównie o sępie płowym, które obecnie żyje nadal w regionie dookoła Morza Śródziemnego, w Azji Mniejszej, na Bliskim Wschodzie. A u nas sęp płowy jest uważany za wymarły ptak lęgowy. Oczywiście wtedy, kiedy Polska była troszkę większa i bardziej troszkę na południe nasze granice były przesunięte, tych sępów w tamtych regionach było jeszcze więcej. Oczywiście sępy są zwierzętami padlinożernymi, choć czasem też polują. Kiedy nie mają wyjścia, wtedy polują. Sępy żyjące, można powiedzieć, w Afryce preferują tereny, gdzie mają warunki do łatwego wypatrzenia padliny, ale też z miejscami, gdzie można bezpiecznie żyć, a raczej zakładać gniazda, z takimi jak drzewa, czyli na przykład sawanny, lekko zadrzewione, raczej omijają tereny bardzo mocno zalesione czy też zakrzewione oraz pustynie. Natomiast sępy płowe to góry, wyżyny, miejsca, gdzie też tych ofiar może wypatrzeć więcej. Nie ofiar, tylko po prostu pożywienia. Padlinę znajdują poprzez obserwacje, ale też na przykład obserwując innych padlinożerców, drapieżników. A jeśli chodzi o polowanie, to raczej sępy afrykańskie nie polują, robią to o wiele rzadziej. Natomiast te sępy płowe i inne sępy występujące w Europie, one robią to o wiele częściej. Są to, tak jak wspomniałem, bardzo pożyteczne. Pozbywają się padliny, oczyszczają teren z tej padliny, a jeśli chodzi o wielkość, to są to ptaki bardzo duże. Sęp afrykański ma długość około 94 cm, rozpiętość nawet ponad 200, rozpiętość skrzydeł oczywiście, nawet ponad 220 cm i wagę średnią 5,5 kg, ale może ona przekraczać też 7 kg. Natomiast sęp płowy ma długość od 90 do 110 cm, rozpiętość do 280 cm i mogą ważyć od 6 do 11 kg. Ponieważ te rozmiary są duże, trzeba tak powiedzieć, to musimy pamiętać, że one ze względu i na wielkość, i na to, jak zdobywają pożywienie, to głównie wykorzystują ruchy powietrza, prądy powietrza, żeby po prostu przez godzinę szybować i nie tracić energii. Dlaczego głowa i szyja są, można powiedzieć, łyse, czy też pokryte tylko takim lekkim puchem? Tu nie chodzi o ubrudzenie się, tu chodzi o termoregulację, żeby się po prostu nie przegrzać. Dzięki takiej budowie, dzięki, można powiedzieć, takiej łysej głowie i szyi, one w łatwiejszy sposób, skuteczniejszy sposób mogą regulować swoją temperaturę i nie ma takich dużych problemów z przegrzaniem się, a oczywiście żyją raczej w regionach, gdzie z tym przegrzaniem mogą być problemy. Składają od 1 do 2 jajek, wysiadywanie trwa 56-58 dni, a po 108-140 dniach młode już są w stanie opuścić gniazdo. Ale potrzebne są jeszcze 5-6 miesięcy, żeby mogły się usamodzielnić. O ile sęp płowy nie jest zagrożony wyginięciem, on sobie doskonale radzi tutaj w naszych regionach, takich troszkę najbardziej południe regionach, to jednak jego afrykański kuzyn ma się o wiele, wiele gorzej. On już jest bardzo blisko wyginięcia, ponieważ niestety i nie ma na co, i nie ma tego pożywienia tak dużo. Te zmiany, jakie zachodzą w Afryce, też mu nie sprzyjają. Do tego często staje się celem ataków ludzi. Podtruwanie, pozbywanie się tych ptaków. I tu należy jeszcze wspomnieć o jednej ciekawostce. W niektórych regionach Tybetu pochówek polegał na tym, że ciało pozostawiano na wzgórzu albo na takich rusztowaniach i tam było one zjadane przez właśnie sępy. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na inne materiały. Pamiętajmy też, że sępy nie są wcale złe. One, można powiedzieć, pomagają naturze pozbywania się tej padliny. Zapraszam też do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj, poleć, pokaż znajomym, wrzuć na swoje media społecznościowe. Do usłyszenia ponownie.